Tomasz, Sobiesiak. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Tomasz Sobiesiak. Einstein powiedział, czy oznaką pełnego biurka jest kreatywność, a pustego pusty umysł? Otóż z mojego doświadczenia, pracując cały czas przy biurku, 8 do 12 godzin dziennie, wiem, że najlepszy na proces myślowy, na kreatywność jest porządek na biurku. Dlaczego? Kładę sobie komputer, nieduży, i nie mam przy sobie papierów, nie mam kubka po kawie, nie mam tutaj stosu papierków po jedzeniu. Dzięki temu jestem ja i praca. Praca i ja. Procesy myślowe zaczynają zbijać się na wyżyny mojego umysłu. Dzięki temu jestem w stanie wydobyć wszystko, co najlepsze. A nie martwić się, że zaraz strącę kawę na klawiaturę, czy będę musiał znowuż wstawać, bo już nie mieści mi się na biurku kolejna puszka po napoju. Dlatego, żeby wzbić się na wyżyny, potrzebujemy troszkę czasu. Niedużo, troszeczkę. I w tym momencie, kiedy jesteśmy skupieni, nasz umysł otwiera dla nas swoje drzwi. Możemy z niego wyciągnąć wszystko, wszystko, co chcemy. I dzięki temu mogę wam powiedzieć, dzięki mojemu doświadczeniu, że bałagan na biurku przeszkadza w kreatywności. Puste biurko, wbrew powiedzeniu Einsteina, pozwala ci się skupić, oczyścić umysł i uwolnić wszystko to, co kreatywne w tobie.